nich jest to całą z tym pogrzebu, a w liturgii Kościoła dzisiaj przeżywamy szóstą niedzielę w okresie zwykłym. Na początku tej mszy świętej dobrego Boga za nasze wszelkie przeproszenia. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą o uczynkiem i zaniedbaniu. Słuchają
Musimy poprosić więc doskonałego, ale nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, zresztą przemijających, lecz musimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata. Gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały, lecz właśnie nauczamy, jak zostało napisane, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Oto słowo Boże. Jezus więc zawsze
że gdy święty Paweł pisze o prawdziwej mądrości i porównuje ją z mądrością ludzi z tego świata, to często właśnie dzisiaj spotykamy się z takimi argumentami. Ktoś mówi, jestem mądry, to znaczy jestem wykształcony. Czy to oznacza, że jak ktoś ma mniejsze wykształcenie, to mądry nie jest? Dalej. Ludzie czasami także patrzą, oceniając pewne rzeczy w kategoriach naukowych. Gdy prowadzą rozmowy na różne tematy, to nieraz potwierdzają swoją tezę takim sformułowaniem. To jest naukowe. Tak mówi nauka. I teraz, żeby rozmawiać na temat naukowości nauki, to trzeba także i sięgnąć do samej istoty nauki. Nauka, która jest rzeczywistością, która się rozwija. Nieraz może słyszeliście o różnych debatach naukowców, choćby fizyków, którzy coś tam ważnego odkryli. No i jeden ma zdanie takie, a drugi ma zdanie przeciwne. Urządza się takie spotkanie, takie sympozjum naukowe. Każdy przedstawia swoje stanowisko, potwierdza je argumentami i potem, jak już jest koniec debaty, to uczestnicy zaproszeni na to spotkanie głosują, za którym naukowcem się opowiadają. No i wtedy to jest przyjęte, że to jest naukowe. Ale co się okazuje? Nieraz po takich debatach naukowych wielokrotnie, po kilku latach, ten naukowiec, który przegrał tę debatę, dostał mniej głosów, udowodnił, albo ktoś inny udowodnił, inny naukowiec, że on miał rację. Więcej, naukowcy, kiedy tak patrzą na poznawalność rzeczywistości, to mówią, że im więcej odkrywają, to tym mniej wiedzą. Czyli znowu ciekawa teza, dlatego że mogłoby się wydawać, że poznawanie rzeczywistości powinno nas skłaniać ku temu, że my więcej o rzeczywistości wiemy. Tymczasem są naukowcy, którzy mówią, im więcej wiemy, tym tak naprawdę wiemy mniej. Poprzez te nasze odkrycia stawiamy nowe pytania, stawiamy tych pytań o wiele więcej niż stawialiśmy na początku, a nie potrafimy na te pytania odpowiedzieć. Więcej dalej. Czasami w nauce następuje tak zwane drzewo. I wcześniej to, co uchodziło jako naukowe, przestaje być naukowe, bo jakiś inny naukowiec udowodnił, że ta rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Czyli zobaczmy, gdy mówimy o naukowości nauki, w kontekście, że jeżeli to jest naukowe, to na pewno jest prawdziwe, to okazuje się, że sami naukowcy nie twierdzą, że jeżeli coś jest odkryte i utwierdzone w nauce, to jest to już odkryte z absolutną pewnością. Dlatego mamy różnego rodzaju teorie naukowe, a teoria ma to do siebie, że to jest dopowiedzenie przez pewne wymysły do tego, co jest odkryte i to musi do siebie pasować. Ale jak jeden z członków tej teorii nie pasuje do całej teorii, to wtedy cała teoria naukowa upada. Dalej. Czasami ludziom, którzy zdobywali wiedzę, wydawało się, że zdobywanie wiedzy pozwoli im lepiej żyć. Nawet temat medycyny. Medycyna kiedyś mówiła i ludzie byli przekonani, że to jest prawda. Że jeżeli medycyna się będzie bardziej rozwijała, to znaczy, że ludzie będą mieli lepsze życie, będą mniej chorowali i będą dłużej żyli. I znowu, im bardziej wchodzi się w tę rzeczywistość poznawczą, oczywiście nie negując z tego, że medycyna wielu ludziom pomogła, bo co jest faktem, ale im bardziej się poznaje tę rzeczywistość, tym nagle pojawia się coś nowego, na co naukowcy z dziedziny medycyny nie potrafią odpowiedzieć. I chociażby teraz prawda, ten wirus, który się z kim pojawił.
jest takim właśnie czymś nowym, które funkcjonuje i obala ten mit, że jeżeli medycyna będzie się rozwijała, to człowiek w sposób absolutny będzie żył bez chorób i długo. Możemy więc dalej powiedzieć, że nauka nie jest rzeczą absolutną i twierdzenie, że coś jest prawdziwe, bo jest naukowe, nie jest twierdzeniem poprawnym. Sięgnijmy do dzisiejszego drugiego czytania jeszcze raz. Ludzie, którzy w czasach świętego Pawła uważali się za mądrych, nie potrafili zrozumieć jednej rzeczy, bo oni głosili mądrość świata, ale mądrość Pana Boga była zupełnie inna. Mądrość, która dla nich była głupotą, bo to Bóg mówi o sobie, bo to Bóg jest obecny w Jezusie Chrystusie, bo to Bóg umiera w Jezusie i zmartwychwstaje, bo to Bóg mówi o życiu wiecznym człowieka. Zobaczcie, nic tutaj się nie styka, co powiedziałem z tych tematów, z dziedziną nauki, bo Pana Boga i wiary nie można prowadzić do eksperymentu naukowego, nie można udowodnić naukowo i także do żadnej probówki Pana Boga nie rzucimy i powiem, oto jest Pan Bóg, bo nam to wyszło. Nie można na przykład wymyśleć żadnego wzoru matematycznego, który by powiedział, jeżeli postawimy odpowiednie dane, to będzie nam Pan Bóg. Zobaczcie, a więc to jest inna kategoria. Nauka dochodzi do pewnych granic poznania. Natomiast Pan Bóg, który tworzy rzeczywistość, w której żyjemy i którą my także stanowimy, Pan Bóg daje nam możliwość poznawania tej rzeczywistości przez Niego tworzonej, ale ją przekracza. I to przekroczenie jest dla nas niezrozumiałe. Tym przekroczeniem jest tajemnica śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Tym przekroczeniem jest także i to, o czym napisał święty Paweł, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co serce człowieka, co Bóg przygotował tym, którzy go miłują. Wszystko więc przekracza nasze możliwości pojmowania, naszą rzeczywistość tutaj na świecie. I dlatego, gdy czasami na lekcjach religii trzeba dzieciom odpowiadać na pytanie, jak wygląda dzieło, no to używa się obrazów wziętych z życia człowieka. Na przykład do dziecka, które ma rodziców, którzy mają taki fajny dom. Podoba ci się twój dom? No fajny jest. No to w niebie będzie ładniejszy. Ktoś, kto ma dobry samochód, rodzice mają dobry samochód. No fajny macie samochód, no fajny, a w niebie będą lepsze. Czyli zobaczcie, bierze się takie porównanie. Oczywiście to nie oznacza, że w niebie będą domy i samochody, tylko używa się pewnych porównań z życia naszego, żeby pokazać i powiedzieć, że to, co Pan Bóg przeznaczył dla człowieka, przekracza to, co jest tutaj na ziemi, łącznie z naszą możliwością pojmowania rzeczywistości. I to jest ta mądrość Pana Boga. Mądrość, która dla nas dziś jest nieuchwytna, niezrozumiała, ale równocześnie, którą przyjmujemy drogą wiary, bo Bóg w historii nam to objawił. Stąd słyszeliśmy w dzisiejszej aklamacji przed Ewangelią Słowa: wysławię Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice Królestwa objawiły się prostaczkom, czyli ludziom, którzy nie mówią, to jest naukowe, dlatego wierzę albo nie wierzę, ale którzy są otwarci na Pana Boga i stwarzaną i stworzoną, w tej kolejności stworzoną i stwarzaną przez Niego rzeczywistość, w której my żyjemy i którą także tworzymy. Amen. Wierzę w jednego Boga, Thank you.
zachowali chrześcijańskie wartości. Ciebie prosimy. Módlmy się za osoby żyjące z dala od Pana Boga, aby w nauczaniu Kościoła odkrywały drogę do wolności i pełni człowieczeństwa. Ciebie prosimy. Módlmy się o pełni świętych ofiarowanych przez uczestników pogrzebu, o łaskę nieba dla świętej pamięci Panny Anny. Ciebie prosimy. Panie, wysłuchaj nas.
Ponownie powiem, że ksiądz wielki ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem ciał krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Prosimy Cię o wyzwolenie grzechy nasze, lecz na wiarę w
Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Thank you.
złoty. Biuro parafialne czynne w ośrodowej Mszy Świętej rozpoczyna się o godzinie 18. Nie wiem, czy dzieci wiedzą, ale jeszcze jedno ogłoszenie jest, to nie wiem, czy to jest wiadomość wesoła, czy to jest wiadomość smutna. Sami ocencie, dzieci nie oceniają, czy to jest wiadomość wesoła, czy wiadomość smutna. Wiadomość jest taka, że już mija połowa ferii. Jak to jest wiadomość? Jaka? Smutna. To powiem, że będzie teraz wesoła wiadomość. Uwaga, wiadomość wesoła jest taka. Mamy jeszcze później ferii. Jedna to wiadomość. Wesoła, oczywiście, bo mamy jeszcze tydzień ferii. A więc zobaczcie, na jednym, że minął tydzień ferii, jest wiadomość smutna, a na drugim, że mamy jeszcze tydzień ferii, to jest wiadomość wesoła. Ale za tydzień będzie najweselsza wiadomość, która będzie brzmiała. Wracamy do szkoły. Ile było właśnie zachwytów w słowie szkoły. Ale także i w związku z feriami część dzieci i młodzieży wyjeżdża z Jędzem Parkiem na krótki taki wypad w góry i dzieci przygotowały takie różańce. Jest taka prośba, że można ich wesprzeć w kosztach, a szczególnie ich rodziców w kosztach tego przedsięwzięcia. Jedzie bardzo duża grupa dzieci. Dzieci przygotowały takie różańce. Jakby ktoś chciał taki różaniec sobie nabyć, a równocześnie dzięki temu także i powiększyć to konto, żeby właśnie odciążyć troszkę rodziców od kosztów, to jesteśmy bardzo wdzięczni w imieniu księdza Bartka i w imieniu także i dzieci i ich rodziców bardzo serdecznie dziękuję. Przy czym słuchajcie, gdy chodzi o te różańce, które tam dzieci zrobiły, to różańce są do czego? Są dwie teorie. Jedna teoria, że różaniec się ma, a druga teoria,